go ubrany w czerwone szaty przy Ojcu Świętym. Zgromadzili się przedstawiciele kurii rzymskiej, no w końcu to był biskup Rzymu, to był najważniejszy dla nich człowiek. Zebrali się kardynałowie, zebrali się najbliżsi przyjaciele Ojca Świętego. Jest na przykład pan Jerzy Kluger, przyjaciel z dzieciństwa, przyjaciel od zawsze, żydowski chłopiec, z którym Jan Paweł II poznał się w Katowicach, ta przyjaźń przetrwała aż do dziś. Atmosfera jest bardzo podniosła, atmosfera modlitwy, skupienia, ostatniego hołdu i pożegnania. Na razie ciało Ojca Świętego będzie wystawione w sali klementyńskiej. Prawdopodobnie już jutro zostanie wystawione na widok publiczny, tak żeby hołd w ostatniej drodze Ojca Świętego Świętemu mogli oddać wszyscy, którzy przyjadą do Rzymu, wszyscy, którzy mieszkają w Rzymie. Możemy się spodziewać, że jutro na placu Świętego Piotra będzie można złożyć hołd Ojcu Świętemu. Połączmy się teraz z Tomaszem Machałą. Witaj, Tomku. Witam. Ty jesteś, jak widzimy, w okolicach placu Świętego Piotra. Powiedz, jaka tam jest teraz atmosfera. Spodziewamy się, Rzym spodziewa się olbrzymiego, no wręcz najazdu ludzi. Podobno ma przyjechać ponad 2 miliony ludzi. W związku z tym, co w tej chwili dzieje się na sali klementyńskiej, istotna wydaje mi się informacja, że od rana w Rzymie trwają przygotowania i na placu Świętego Piotra, i na Via Conciliazione, aby tym pielgrzymom, o których ty mówisz, to mogą być nawet 2 miliony ludzi, umożliwić wejście do Bazyliki Świętego Piotra i oddanie hołdu ciału Jana Pawła II na Via Conciliazione i na placu są ustawiane barierki, one oddzielają od ulicy mniej więcej 4-metrowy korytarz, którym ludzie przez kilkusetmetrową ulicę i potem przez kilkusetmetrowy plac i po schodach będą wchodzić do bazyliki, by zapewne bardzo krótko, zapewne tylko przyklęknięciem, być może bardzo krótką modlitwą, kilkoma zaledwie słowami oddać cześć zmarłemu papieżowi. Ta uroczystość będzie oczywiście wyglądała zupełnie inaczej niż to, co w tej chwili dzieje się w sali klementyńskiej. Tutaj Państwo widzą modlitwę kardynałów, widzą również Silvio Berlusconiego i innych włoskich polityków. Natomiast do bazyliki przyjdzie lud rzymski, przyjdą mieszkańcy Włoch, przyjdą oczywiście Polacy, przyjdą też wszyscy ci, którzy zostaną tu przyciągnięci potrzebą serca. W 78 roku, kiedy zmarł papież Paweł VI, tutaj do bazyliki przyszło 750 tysięcy wiernych, żeby zobaczyć ciało papieża. Teraz, w roku 2005, można przypuszczać, że będzie ich kilkukrotnie więcej. Sala klementyńska to jakby poczekalnia oficjalnych apartamentów papieża. W niej Ojciec Święty udzielał czasem audiencji większym grupom pielgrzymów. Spójrzmy jeszcze, może pokażmy te zdjęcia. Tutaj również znajdowała się sala konsystorza, gdzie odbywają się zebrania kardynałów. Tak jak wcześniej mówiła Beata Grabarczyk, na tej sali teraz znaleźli się tak przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, tak przedstawiciele władz, ale przede wszystkim przyjaciele papieża, także ci najbliżsi. Ci z dawnych lat dzieciństwa, Jerzy Kluger, przyjaciel papieża z Wadowic. Ta przyjaźń przetrwała lata, przetrwała wojnę, przetrwała, można powiedzieć, wszystko i przetrwała śmierć papieża, jego odejście z tego świata. Jerzy Kluger jest dzisiaj przy swoim przyjacielu. Tomku, powiedz, czy coś wiadomo już w sprawie uroczystości pogrzebowych, kiedy odbędzie się pogrzeb Jana Pawła II? Nie, tego jeszcze nie wiemy. Czekamy oczywiście na komunikaty Stolicy Apostolskiej. Jeszcze jedna informacja dotycząca wystawienia zwłok. Państwo w tej chwili widzieli, i ty, Haniu, widziałaś ciało Jana Pawła II. On jest ubrany w takie czerwone czy purpurowe szaty. Gdy będzie jego ciało wystawione w Bazylice Świętego Piotra, można spodziewać się, że to będą
szaty pontyfikalne, szaty białe, ale oczywiście zobaczymy, jak to będzie wyglądało, gdy dojdzie do wystawienia ciała Jana Pawła II w Bazylice. Ma to się stać w poniedziałek. Kiedy odbędzie się pogrzeb? No, na to pytanie też w tej chwili jest trudno jeszcze odpowiedzieć. Czekamy na takie techniczne informacje z Watykanu. Czy pogrzeb odbędzie się w środę, czy pogrzeb odbędzie się w piątek? To jest szalenie istotne także z powodów organizacyjnych dla władz Rzymu, dla władz Włoch, naturalnie także dla tych setek tysięcy pielgrzymów, czy milionów pielgrzymów, którzy tutaj do Rzymu zamierzają przyjechać. Władze Rzymu organizują noclegi, organizują miasteczko namiotowe na jednym z torów wyścigowych tutaj na przedmieściach stolicy Włoch. To jest bardzo dużo do zrobienia i to nie jest bez znaczenia, czy ten pogrzeb odbędzie się w środę, czy odbędzie się w piątek. Powinien odbyć się od 4 do 6 dni po śmierci papieża. No więc tu są pewne możliwości i czekamy na stanowisko Watykanu w tej sprawie. Tomku, kiedy wczoraj dotarła do nas ta straszna wiadomość o 21:37 o śmierci Jana Pawła II, śmierci Karola Wojtyły, ja myślę, że wszystkich nas ogarnęła po prostu rozpacz. Lęk, rozpacz, ból, ale przez te kolejne godziny, które spędzaliśmy razem, które cały świat zjednoczyły w bólu, widzieliśmy chyba, jak ten nastrój się zmieniał. Zmieniał się w nastrój zadumy, w ufność, w zaufanie w to, że papież Jan Paweł II jest tam, dokąd zmierzał przez całe swoje życie. Jest z Panem Bogiem. Czy ty widzisz też takie zmiany nastroju na ulicach Rzymu? Czy widać jakieś uspokojenie, ukojenie już dzisiaj? To jest w tej chwili żałoba po papieżu, który powiedział w swoim pontyfikacie: nie lękajcie się. To jest nadzieja, to jest żałoba po papieżu, który mówił o przekraczaniu progu nadziei, odwołując się do tego, co katolików czeka po drugiej stronie tych drzwi Chrystusa. Także tak jak mówisz, tutaj wczoraj była fizycznie namacalna rozpacz i żałoba, potem był spokój, a dziś jest pogodzenie i dziś jest przypomnienie tych słów papieża, gdy on mówił: nie lękajcie się. I tych informacji, że papież umierał spokojny i umierał radosny, bo wiedział, co czeka go po drugiej stronie. Dziś bardzo piękne były słowa, które na placu świętego Piotra podczas mszy mówił kardynał Angelo Sodano. On powiedział: nie patrzcie w grób i w cierpienie Jana Pawła II, zwróćcie głowy ku górze, ku Bogu, bo tam jest w tej chwili Jan Paweł II, który umarł wczoraj. Piękne też były słowa, które przy tobie wypowiedział bliski przyjaciel papieża, ksiądz Mieczysław Maliński. Powiedział: on już zmartwychwstał, on już jest obecny pośród nas. Wczoraj bardzo dużo mówiliśmy o tym, że papieża z nami nie ma, że on odszedł. Ja myślę, że to były bardzo ważne słowa, te wypowiedziane przez przyjaciela papieża. On jest wśród nas, żyje życiem ludzkim i niebiańskim zarazem, tak jak Jezus. Tak, rzeczywiście, tak jak mówisz, ja dzisiaj rozmawiałem z księdzem Malińskim, wczoraj rozmawiałem z, może nie z przyjacielem, ale jednym z najbliższych współpracowników Jana Pawła II, z kardynałem Zenonem Grocholewskim, i kardynał Grocholewski i ksiądz Maliński bardzo mocno powiedzieli, że jest w tej śmierci oczywiście czas i miejsce na smutek, ale powinno być też miejsce na chrześcijańską radość z tego przejścia, z tego świata na drugi świat. Ksiądz kardynał Zenon Grocholewski powiedział wczoraj, gdy ja pytałem go o taką osobistą reakcję na śmierć człowieka, z którym pracował przez bardzo wiele lat tutaj w Watykanie. I on powiedział: rzeczywiście uroniłem kilka łez,
Ale potem przestałem płakać i znalazłem zupełnie inny wymiar tego, co się stało. Inny wymiar poza smutkiem i żałobą. Wymiar radosny, wymiar zmartwychwstania. Dziękuję bardzo, Tomasz Machała z Rzymu. My spójrzmy jeszcze raz, jeśli można prosić o obrazki właśnie z sali klementyńskiej, Pałacu Apostolskim. Tam jest w tej chwili wystawiona dumna z ciałem Jana Pawła II. Wokół ciała naszego papieża, wokół ciała Karola Wojtyły gromadzą się teraz przyjaciele. Rimane l'arma invincibile. Nastrój wielkiego skupienia, wielkiego smutku zapewne. To są ludzie, którzy byli blisko papieża przez te wszystkie lata jego pontyfikatu, którym dziś przyszło pożegnać go. Nie będzie go wśród nas ciałem, ale będzie z nami duchem. Mówił o tym dzisiaj bardzo pięknie kardynał Angelo Sodano. Z nieba będzie czuwał nad nami i będzie nam pomagał przekraczać ten próg nadziei, o którym tak wiele nam mówił. Syn Człowieczy, który nie przyszedł na świat, aby go potępiać, ale aby go zbawiać. Zaduma, modlitwa w sali klementyńskiej Pałacu Apostolskiego w Watykanie, gdzie zgromadzili się przyjaciele, współpracownicy Jana Pawła II. I to wszystko na teraz. Spotkamy się z Państwem ponownie o godzinie 18:00. Do zobaczenia.